Proszę Państwa, następna sesja odbędzie się 17 grudnia. Jeszcze nie piszmy, bo na wnioskach to będzie dla mnie spokojnie. Chciałem tylko, proszę Państwa, powiedzieć, iż w ostatnim czasie odbyło się spotkanie na ulicy Przewóz, na którym brał udział pan Bolesław Martiewicz, Krzysztof zresztą i pan Tadeusz Steski jednego i drugiego. I pan Tadeusz przyszła notatkę. Ja bym jednak prosił, żeby to jeszcze przeszło przez komisję i żebyście się oboje pod tym podpisali, bo ja nie byłem na tym spotkaniu. Pan widział to, pan... Oczywiście go zaproszył, wiecie to... Ale czy pan widział to, co napisał pan Tadeusz? Bo ja się nie do końca zgadzam to, co te, że tak powiem, wartości nadawek, co są w nawiasku. Panie przewodniczący, ja myślałem, będąc na tym, że od razu zostanie sporządzony, ale nie jest. A jednak pracownicy z IKIN-u nie zrobili tego. I myślałem, że ten protokół dotrze do Rady i to, co tam było omawiane, uprzejmie Państwa informuję. Nie dotrzał żaden protokół. Pracownik z IKIN-u stwierdził, że oczekuje od nas wniosku od Rady. To nie protokół, tylko wniosku od Rady. Wniosek od Rady, to nie nosi pieczątek wtedy, w związku z tym ja oczekuję, że przeanalizujecie raz to na komisji i dać. Natomiast przy tej okazji chciałem powiedzieć tak. Jeśli Państwo nie przypilnujecie, jak jesteście delegowani na wyjściu, pani Basia każdemu przedkłada, można drogą mailową, wyjściówek i protokołu, nie będą opłacone wyjściówki. I w tej sytuacji nie są zapłacona ta wyjściówka, bo nie ma po prostu protokołu. Jeśli był to wyjście służbowe, nie spisaliście Państwo na miejscu notatki, nie ma podpisów innych stron, są potem, no ale no zawsze to nie znaczy, że no, z IKIN akurat Państwo tu się zauważyli. Bo nie wiesz, o co poszło, ten dokument miał być dostarczony do Rady, ten pan z nami postępuje zbyt fair. I pani przewodniczący. Ale nie dostarczył. Pan Tadeusz napisał ten dokument. Nic nie dostarczył. Proszę Państwa, nikt nic nie dostarczył. Także prosiłbym, żeby to przeszło przez komisję, przeanalizować i dać nam, żeby to było co wyjdzie. Natomiast. Komisja będzie w poniedziałek. Proszę Państwa, jeszcze raz, pani Barbara wysłała z dzielnicy jeszcze raz informację na temat, jak ma wyglądać ta wyjściówka, jakie są zasady, że potem nie było, że jakaś wyjściówka jest niezapłacona, że ktoś nie dopatrzył tu z dzielnicy. Jeśli nie ma na czas wyjściówki podpisanej i Państwo nie przypilnujecie, to dajemy do wyjściówki. Nie, znaczy wyjściówka jest ważna, ale nie jest to, nie ma tutaj finansowej. Bez protokołu nie ma. Z takich rzeczy, które się odbyły ostatnio, no to nie chcę zabierać potrzeba prezentacji, bo powie o konkursie. Odbyły się, proszę Państwa, odbyło się kilka spotkań. Z takich ważnych spotkań, które się odbyły dwa w ostatnim czasie, odbywały się spotkania w sprawie Parku Bednarskiego, a dokładnie koncepcji. Byli projektanci, którzy wybrali projekt Warszawy, a tak byli konserwatorzy z rynku, przedstawiciele z IKIN-u. I ta sprawa nabiera jakby pewnego rozpędu. Mam nadzieję, że zakończy się to z realizacją, znaczy zatwierdzeniem tej koncepcji rewitalizacji parku, a później realizacją. Druga rzecz to jest strefa płatnego parkowania. Też się odbyło spotkanie, dlatego że przypomnę, od miesiąca lutego strefa płatnego parkowania, czy chcemy, czy nie chcemy, będzie obowiązywać na terenie podwórze. Problem polega tylko na tym, że w ostatnim poszerzeniu pojawił się zapis czterech ulic. Jak wyznaczać te ulice i dyskutowaliśmy na ten temat. Poprosiliśmy pana radnego miasta, pana Sonika, który zgłosił tą poprawkę. Dyskutowaliśmy tu z na ten temat. Zresztą informacje do państwa mailowo poszły. Kilkoro radnych, to mi kolega Janusz, Barbara, kilkoro radnych było na tym. I oczywiście od ostatniej sesji odbyły się uroczystości. Ubolewam, że tylko tak mało radnych było 29 na otwarciu, przepraszam, 31 na otwarciu, na odsłonięciu tablicy i uroczystości na Placu Niepodległości. Wiadomo, że to jest dzień pracy, ale ci
tabliczka została odsunięta. Jeszcze raz chciałem podziękować Państwu za to, że może się udało. Końcu sukcesu jest zawsze wielu, porażka jest zawsze się. Sukces na ojcu wiem, porażka. Tak jest. Jeszcze myślę, że to jest sukces. Ta tablica jest ładna, wszyscy tutaj. Ale chciałem Państwu podziękować, bo jakbyście tą inicjatywę, którą podjęliśmy, nie poparli, nie przekazalibyście środków przez podniesienie ręki, nie byłoby tej tablicy i nie byłoby tego elementu. Myślę, że to jest ważna sprawa, którą do końca tak nie doceniamy, ale z czasem mi się wydaje, że będziemy wiedzieli, że te elementy są ważne. To muszę dodać, że Pan Prezydent pogratulował i złożył takie oświadczenie, że to jest faktycznie działanie bardzo patriotyczne, bo gdzieś tam w Austrii, jak jeździ, to widzi podobne rzeczy, że się tych ludzi honoruje w sposób taki odpowiedni, tutaj podkreślił, że tak jest. Dzielnica się szlachetnie wspaniale. No, stasonifikowaliśmy sprawę, bo wszyscy mówią, że jacyś ludzie, jacyś żołnierze, nasi ojcowie, poprzednicy bezosobowo. Tu są z imienia i nazwiska wymienionych 45 legionistów, którzy wyszli z podwórza i nie wrócili do domu, zostawili tu rodziny, dzieci, polegli, dali najwyższą ofiarę życia. Jest to nasi poprzednicy w 1934 roku im podziękowali. Trudno było nie pamiętać tego elementu, który się wpisał w jakiś przez 20 lat w historię Podgórza i potem został w sposób, można powiedzieć, na dzisiaj haniebny, zniszczony, bo to się niszczy własną historię i pamięć o tym. Miejmy nadzieję, że już nie będzie potrzeby tej tablicy nigdy odtwarzać. Dalej pojawił się, proszę Państwa, projekt budżetu miasta Krakowa niesatysfakcjonujący na żaden sposób. Jest wysłany do radnych, można go analizować. Będziemy próbować tam coś jeszcze wkładać. Jak wiemy, mówią, że już jest lepiej, ale nie jest nie na tyle, żeby było. Proszę Państwa, dużo rzeczy się też na terenie dzielnicy dzieje, jest rzeczy dużych, jak duże inwestycje typu miejskie, między innymi ten tramwaj, który jest budowany między Bielicką a Saską. Jest parę innych elementów. Po drugie, ważna jeszcze jest rzecz, tak jak Państwo zaobserwowaliście, nic nowego, bez zapowiedzi, bardziej ani pisemnej, pojawiła się ekipa na rynku podgórskim. Pojawiło się zaplecze, nikt nic nie wie. Pozbyliśmy sobie, to jest jakaś nowa koncepcja, zbuduj, zaprojektuj. Oczywiście mówię to z Tarkarnem, wyszło już pismo do CIKIT-u, będzie spotkanie prawdopodobnie w najbliższych dniach. Z informacji już telefonicznych wiemy, że jest to związane z przebudową rynku, są środki do końca roku, które już były zapisane na tym zadaniu i elementy te, które są w tej chwili realizowane, związane są wyłącznie z wymianą infrastruktury, czyli wymiana są rury wodociągowe, wymiana będą instalacje. Niemniej jednak jest rzeczą ważną, dlatego że chcielibyśmy wiedzieć, czy te elementy będą przez rok nieodtwarzane, czy będzie otworzone, czy szerszy zakres, czy będą jakieś wycinki, bo ludzie się nas pytają, bo nie wiemy. Jesteśmy wpisani tam w ramach konsultacji jakby i projektu, i realizacji zadania, a tu na razie nikt nic nie wie. Jest to troszeczkę. Ale dobrze, że przed robieniem placu gminy. Pani Basiu, wchodziło to w zakres realizacji inwestycji. Tylko dobrze, jak weszli na realizację placu, żeby powiedzieli, że wchodzą, co robią. Dlatego między innymi chcemy wystąpić. Jest taki pomysł. Mam nadzieję, że go Państwo poprzecie, żebyśmy ze środków Rady Dzielnicy wymieniali wokół rynku wszystkie chodniki. W związku z tym, żeby ten materiał, czyli te płytki można było zgromadzić w jakieś miejsce, dlatego że jest problem na ulicy Bielickiej w przedszkolu, które możemy te płytki, ten cały babilon przekazać, czy w inne miejsce tam, gdzie bo one są 8-9-letnie, są w bardzo dobrym stanie, a po tej stronie były wymienione w tamtym roku w ramach remontu chodnika przy okazji wymiany sieci energetycznej. Tak, babilon.
Dziękuję bardzo. Ale dziękuję za przypomnienie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wczoraj odbyło się rozdanie darów w konkursie Wiedzy o Podgórzu dla szkół podstawowych, dla szkół gimnazjalnych. Myślałam nieraz, że już nie są w szkole nic wymyślić, tylko powtarzać pewien schemat, który się robi, a jedna szkoła nas tym roku ponownie zaskoczyły. I całkiem nowe pomysły, duża kreatywność w szkołach, jakieś takie poruszenie. Nasza szkoła ze szkół podstawowych opracowano takie rebusy, krzyżówki. Otrzymaliśmy też, od nich są na stole w pierwszym pomieszczeniu. Można sobie oglądać, jak pracowała, ja tutaj pokażę, jak pracowały dzieci. Zrobiły to same, ponieważ praca była wykonywana nie w domach, tylko oni się spotykali w grupach w szkole, 12-osobowych takich ekipach z każdej szkoły i robili to na miejscu. Więc to jest taka praca rzeczywiście uczniów samodzielna. Dziękuję bardzo radnym, którzy przyszli na ten finał. I myślę, że to jest ważne z punktu widzenia młodzieży i grona pedagogicznego, że radni są zaangażowani też w takim momencie. Także dziękuję za obecność. I jeszcze mam jedną taką sprawę techniczną, może niezbyt ciemną, ale proszę Państwa, my tu jesteśmy gospodarzami w tych pomieszczeniach. Ja bardzo bym prosiła, żebyśmy traktowali to jak swój dom. To znaczy, jak pijemy herbatę, kawę, sprzątajmy po sobie. Bo nie mamy tak ekipy, która będzie nas sprzątać po nas i przychodzi się nieraz, leżą szklanki czy coś po komisjach. To po prostu jest taka prozaiczna sprawa, ale też świadczy o nas i każdy niech to weźmie do siebie i siebie pilnuje. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz. Przepraszam, że zapomniałem. Chciałem Państwa powiedzieć, że wszystkie zadania z zakresu remontu drugich chodników na ten rok zostały już, proszę Państwa, zrealizowane. W tych zakresach, jak to ustalone, są już praktycznie wszystkie odbiory z tych zakresów. Myślę, że wyszło lepiej niż myśleliśmy w sensie wielkości, dlatego że były głosy, że te niektóre środki spowodują, że tych zadań nie będzie udało się tak zrobić, żeby z oszczędności poprzesuwać w poszczególnych miejscach. I tak, asfaltowe, rozumiem, że są zrobione. I tutaj i chodnik przy ulicy Rękawka jeszcze z tego, co miałem, był dołożony. I proszę Państwa, zostały jeszcze zadania odnośnie, nie ma jeszcze odbioru przy parku płaszczu odnośnie parkingu, nie ma jeszcze odbiorów z oświetleń, bo to będzie na sam koniec drogi, jeżeli chodzi o oświetlenie. Natomiast jeżeli chodzi o remonty drugich odcinków, wszystkie te, co miały być już zrealizowane, teraz były kończone jeszcze na motyla ostatnie obniżenia przejścia dla pierwszej, nie wiem czy już je skończyli czy nie, bo to było robione jeszcze w tamtym tygodniu. Właśnie z tą kałużą na tej Ławowej. Tutaj takie i drobniejsze, mówię, i te drobne, i te większe rzeczy zostały. Została zrobiona przez obniżenie się. Także to jest ta informacja. Myślę, że dobra informacja. Kolega Tomasz. Ja tylko jedną, mianowicie mam apel do wszystkich radnych, którzy, szczególnie do tych, którzy są ze Starego Podgórza. Tam, gdzie ich okręgi będą objęte strefą płatnego parkowania. Tu przewodniczący wspomniał o tych paru spotkaniach. Ja byłbym taki niezwykle spokojny, gdybym nie znał tematu, jaki się, że tak powiem, wokół tej strefy dzieje, bo tak przewodniczący powiedział, odbyły się oczywiście spotkania z Parku Bednarskiego w sprawie strefy, bo żeśmy sobie wyjaśniali tutaj ZIK i tak dalej, tak dalej. Jest to problem niezwykle poważny, który gdyby może wstrząsnąć nie tyle nawet tą dzielnicą, ale połową Krakowa z powodu, bo to tylko nie może nie dotyczyć naszej dzielnicy, z powodu wielu, między innymi na przykład takich, że wielu mieszkańców według litery prawa
naszej dzielnicy, tutaj po górze, nie otrzyma abonamentów, choć mieszkają. Dlatego, że zapis jest następujący, mianowicie pas jezdny musi przelegać do nieruchomości. Niestety, jeśli są ręce poprowadzone, to jest bardzo częste, po opisie budynku, po opisie murów, są, to jest teren zielony, to co dotyczy wszystkich bloków i niedoletnie przylega do pasu jezdnego, w związku z czym tym mieszkańcom nie należą się zgodnie z uchwałą, taki niestety zapis jest tej uchwały, nie należą się abonować. Szereg jeszcze bardziej jeszcze ważniejszych tematów, więc ja bym proponował, żebyście Państwo, czyli radni ze Starego Podwórza, ponieważ teraz ten temat będzie coraz bardziej, że tak powiem, wracał na łamy dyskusji, nawet, że tak powiem, dyskusji z mieszkańcami, którzy będą Was zaczepiali, żeby przynajmniej wiedzieć, jak na ten temat odpowiadać, żeby nie było błędnych informacji, bo im więcej tych informacji błędnych będzie, to tym, że tak powiem, większe zamieszania. Prawdopodobnie trzeba będzie, przygotowujemy, ja przygotowuję, bo to tak rozwiązanie, przygotowujemy, wezwanie prezydenta do usunięcia tego błędu prawnego. Z podpisem oczywiście mieszkańców jako osób, które mają, że tak powiem, interes prawny w usunięciu tego błędu. To jest pierwsza faza przed wystąpieniem do sądu administracyjnego. Więc zobaczymy, jak to się będzie to używać. Wszak tutaj jest szereg, że tak powiem, dyskusji odbyło się naszego prezydenta, wojewody, właśnie w związku z tą poprawką, która jak została wprowadzona, to jak gdyby nikogo nie dziwiło, choć wiadomo było, że ona jest nie do przyjęcia. Ale czas tak długo mijał, pomimo moich monitów, pomimo wszystkich starań, byłem uspokajany, a w końcu się okazało, że niestety jest to niezwykle trudne do zrealizowania przez ludzi. W takim sensie, że moi kochani Państwo, obywatel, żeby otrzymał, tu, nasz, chciał jest, otrzymał abonament, to prawdopodobnie weryfikacja i ustalenie, gdzie, po co i na co, będzie trwała miesiąc, może dwa miesiące, ale w tym czasie będzie funkcjonować strefa. A jeśli przyjdzie zamknięcie ulicy z powodu remontu, to ja pokazuję następny raz. To niestety trzeba będzie wymieniać wszystkie abonamenty. Wszystkie. To będzie znowu trwało parę miesięcy. Więc słuchajcie, to jest jakiś absurd takiego zapisu. I nikt sobie pyta, ale Zigit sobie zdaje sprawę z tego, że spowoduje to niezwykłe trudności, po pierwsze administracyjne, nazwijmy to inaczej, no, organizacyjne, logistyczne. No, głupi, ale mieszczący się tylko i wyłącznie w paru wyrazach, spowodował przewrócenie całości, że tak powiem, w innej strefie, w mieście, jak ma się adres zamieszkania w strefie, dostaje się z automatu i udowodni się, że mieszka się, czy adres zameldowania plus samochód, dostaje się z automatu. A tu trzeba udowodnić, że się mieszka. Po drugie, trzeba jeszcze te cztery ulice pytanie, czy on ma wskazać, czy to jest widok, sami nie wiedzą. Nie skończy się na jednej wizycie, co najmniej będą nie wiedzieli, jeszcze będzie weryfikacja tych ulic, bo nie każdy jest przy ulicy, przy której można parkować. A może być sytuacja taka, że przy najbliższych jego czterech ulicach nie ma miejsc wolnych do parkowania. Wygląda z obszarów parkowania. Nie również, bo to nie ma możliwości wyprowadzania. Ja dlatego, znaczy to jest krótki taki przedstawienie, krótkie sprawy, na czym cały nic polega. To nie jest wszystko takie proste. Dlatego wzywam wszystkich, bardzo proszę radnych, przynajmniej ze Starego Podwórza, żeby się tą sprawą naprawdę interesowali. Dziękuję. Mam cztery sprawy. Panie Przewodniczący, to główny opalna w sumie. Pamięta pan, tam z końcówką tego roku, na początek tego, jak wnioskował
informowałem 3 miesiące, chyba 4, że prosiłem o spotkanie z panią Wysłownej. No było to spotkanie. Tak, zorganizowałem spotkanie. Dziękuję bardzo po kolei. I tym bardziej zastanawia mnie fakt, dlaczego sprawy, które są związane dalej z tym tematem, który tam poruszaliśmy, są poza mną. Nie zostaje ich do wiadomości. To nie jest pierwsza taka sytuacja, tylko bardzo często jestem wymieniany w tych kwestiach. Nie wiem, czy to jest celowe działanie, czy to jest bezmyślność, złośliwość, ale ciężko powiedzieć. Dowiedziałem się o tej sprawie przypadkiem, jak przeglądałem pisma. Rozmawiałem z panem Moniką Żak, bo się tak okazało, że nawet przez Facebook, że się nawet z dalej też rozmawiał, pamiętasz tą panią przewodniej. Ja się dowiaduję o takich sprawach i pani Żak mi mówi, że dzielnica interweniowała w tej sprawie. Ale jakiej? W sprawie ulicy Wodnej. W sprawie Wodnej i ogólnie ciężkiego sprzętu na ulicy Wodnej. W tej sprawie, w której żeśmy się spotkali w styczniu z RG-u. I co takiego za niestosownego popełniło? Nie, panie przewodniczący, pan nie słucha, czy pan interwizja nie ma? Ale ja nie, no słucham pana, na pan mówi, że... Nie, no, pan... sprawa jest całkowicie poza mną. W ogóle dokumenty nie miałem w teczce u siebie, nie zostałem... Ale proszę pana, poszła do komisji? Proszę pana, nie wiem, czy poszła do komisji. Ja nie mam z komisji, w komisji nie byłem, na komisji ostatniej. Z tego co wiem, to radny z referendum i radny chyba zainteresowany zostaje. Staram się po prostu w sprawach szczególnych, te, które wiem, że ktoś stoi za sprawą, informujemy. Ale to jest sprawa szczególna, ja 4 miesiące prosiłem o spotkanie tej sprawy. Czego z pana pani Kaczyńska wtedy w ulicy Wodnej, mówiłem, ruchu ciężkich samochodów na ulicy Wodnej. Tak. 22 października 2013 jest roku pismo dzielnicy. No. Ja nie mam tego u siebie też. I to nie jest pierwsza taka sytuacja. Co jest to przestępstwo? Panie przewodniczący, jeżeli pan uważa, że to jest prawidłowe postępowanie przewodniczącego rady dzielnicy, który traktuje innych radnych jak partnerów, a nie jak nie wiem kogo. Ale wszystkie pisma są dostępne, no, panie Jacku. Wie pan co, panie przewodniczący, pan Zyni w tym momencie, no. Wszystkie są dostępne. To po co ja to mam? Jeżeli wszystko jest dostępne, to po co ja tu mam ten segregator i jest uważniejszy do segregatorów? W jakim celu, panie przewodniczący, jeżeli pan tak w tym momencie tak to tłumaczy? Proszę pana, są rzeczy, że są WZ-ki, są rzeczy, które są bezpośrednio na obszarach. Nie zawsze da się przypisać, jakby sprawa jest jakby szersza, wychodzić jakby z innego miejsca. To przypisywać. Jeżeli pan zapomniał, to właśnie nie pamiętam. Ja pamiętam w ogóle, proszę pana, ja w ogóle nie pamiętam. Nie da się to mogę zrozumieć. Ja w ogóle nie pamiętam, znaczy po pierwsze nie przyjmuję argumentu, że są to działania celowe, bo takich działań nie ma. No ale pan w tym momencie tłumaczył, jakby to było celowe działanie właśnie. Nie, bo pan od razu zarzuca celowe działanie, że do pana nie jest składane noteczka. Dobrze, pokażę panu drugą sprawę, którą w tym momencie trafiła też ulica Wodna. Tu jest już odpowiedź, ale w odpowiedzi na pana pismo z dnia 24 października. No, przykro mi, z 24 października pisma też nie ma, nie ma też poprzednich dokumentów, które, no, trzeba się które były, że tak powiem, wywołały to pismo. Pani Iwona Praczyńska wystąpiła na zarządzie o to, żeby się zwrócić, proszę pana, do wydziału, nie do wydziału, to był wydział, ktoś to wydawał decyzję, wydział architektury, jaka była decyzja administracyjna i pani Iwona, że chce się dowiedzieć. I w związku z tym wystąpiliśmy do decyzji, przyszło i przekazałem też do komisji. Jak ktoś zainteresował pismo, tylko kserował i oddawał, bo inaczej to nie będzie działał, bo już była taka teczka pisma. Ale to nie chodzi o to, żebym ja musiał przygotować wszystkie segregatory za tym, co jest w mojej sprawie. Jeżeli jest taka galeryka, sprawy, które dotyczą danego radnego, wrzucamy do segregatorów, to trzymajmy się tej sprawy do końca, prawda? Ale to jest szersze, znaczy ja nie wiem, czy pozetka, która była zwrócenie się o pozwolenie na budowę, jaka była decyzja, nie wiem, czy tam chodziło, to chodziło wcześniej, że myśmy wydawali chyba opinię w tej sprawie i przez dzielnicę napisała pani Iwona pismo i zwróciłem się do Wydziału Architektury. Ale ja sobie nie przypominam sprawy, bo przecież w tej sprawie jest... Ale tutaj jest pan podpisany, na to, że ty... Że na wszystkie pisma jest to podpisane, to jest zgodnie ze statutem. Chyba, że ktoś podsłucha panu, to chce pisać. Nie, nie, nie.
swoim interesie, bo sprawy, które dotyczą mojego okręgu, to są do pani Kaczyńskiej automatycznie dawane. Pana, staram się wszystkie tematy, które dotyczą ulicy Bielickiej pisać. Nie wiem, czy pan zauważył. Nie ma tak, że sama pani Kaczyńska albo sam pan Jacek Młynarz, bo ja nie wiem, która, czy są dwa, czy cztery, Wodna to jest u pana Jacka, a bo wiem, że Wodna się tam dzieli, tam gdzieś macie różnicę w okręgu, tylko pisze pani Iwona Kaczyńska, pan Jacek Młynarz do wiadomości. Też może wynika z tego, że pan nie ma więcej tych pism, no bo przegląda tyczka jest zarządu, jest członkiem zarządu. Ale nieistotne jest, ma wszystkie oryginały. Kto ma więcej tych pism? Jacka, staram się odpowiedzieć. Nie, żeby odprawa, którymi ja się zajmuję, które są, dotyczą mojej osoby, mojego kręgu. Panie Jacku, uprzejmie pana informuję, jeśli taka miała sytuacja miejsce, to nie, na pewno nie zatrudniona, dlatego że 99,9 z tego co pamiętam, jak dotyczy osiedla Kamlowskiego, pisze pani Iwona Taczyńska, pan Jacek Gunnar do wiadomości i opinia komisji. Żeby nie było. I takie pan widzi pisma? Są takie pisma, proszę. Ale inne pisma. Nie ma tylko, że jest pani Praczyńska. Ja się przypadek dowiaduję o innych pismach. Nie ma tylko, że jest pani Praczyńska. To, żeby... to, panie przewodniczący, to nie jest pierwsza sprawa, bo ja przypomnę sobie ciąg pieszo-rowerowy i o którym tak, czy przejście podziemne, które na moim stricte terenie, to wszystko było poza moim plecami. Może na moim terenie. Wszystko poza moim plecami. Bo to jest, łączy się, ale co poza pańskim... Panie przewodniczący, jeżeli pan uważa, że to, że nikt nie poinformował, czy takie, że takie działania zostały podjęte, czy takie pisma wpłynęły i jest, nie jest poza moim plecami, no to... No wie pan co, to akurat przejście nie służy ani pańskiemu osiedlowi, ani mojemu okręgowi, tylko masz większy wymiar, charakter dzielnicowy komunikowania tego obszaru. I nie wiem akurat, dlaczego pan miałby zaanektować, że wyłącznie w sprawach przejścia podziemnego jakby, to naprawdę nie jest... Panie przewodniczący, przejście z jednej strony znajduje się w moim okręgu? Tak. No to chyba oczywiste... A drugi jest moim. Czyli powinno być do wiadomości mojej i pana, tak? No chyba logiczne. No ale odnośnie przejścia... Ale ja tylko podaję przykład, że to nie jest pierwsza sprawa. Ale służy przecież ani nie mojemu okręgowi, ani pańskiemu, tylko pan Łaszowa i pół... Ja wydaje mi się, że z panem się chyba nie rozumiem, pan nie rozumie po prostu, co się do pana mówi. Bardzo mi się przykro, bo przewodniczący to liczyłem na to, że troszeczkę więcej pan koordynuje spraw i jest pan w stanie po prostu trzymać pieczę nad rodziną. Widzę, że chyba nie. Kolejną sprawą jest też, o którą prosiłem przez sekretariat, odbywały się ewaluacje w przedszkolu. Generalnie się odbywają, była w przedszkolu w piątek, półtorej tygodnia temu w przedszkolu. Pani dyrektor prosiła mnie, rozmawiając w ogóle nawet na spotkaniu, o ewaluacji, żeby porozmawiać o ewaluacji. I tak rozmawiając z sekretariatem, że ja zostanę poinformowany, jeżeli wysłany albo poinformowany o ewaluacji. Dzwonię w poniedziałek po piątku, czyli dwa dni później dowiaduję się, że w piątek była ewaluacja. Nikt, ani słowa. Ale z kim pan rozmawiał? Z panią Basią czy ze mną? Panią Basią rozmawiałem. Panią Basią sprawa została panu podobno przekazana. Przekażę informacje na temat ewaluacji wiceprzewodnicząca, który zajmuje się edukacją. Nie chodzi o to, że ja... Ale nie, ale panu informuję, ja pana informuję. Przepływ informacji jest fatalny. Jest przepływ informacji pełny, proszę pana. Pełny przepływ. To, co ja państwu zaprezentowałem, to jest pełny przepływ informacji. Nie, ale mówimy o konkretnej sprawie. Nie, ale to, panie Jacku, ja pan, niech pan nie robi demagogii, bo to jest jakiś science fiction. Mówimy o konkretnej sprawie, o ewaluacji. Pan się odgada do dyrektora. I pani dyrektor może zaprosić każdego na ewaluację. Ale... A to nie, no to jest dobrze. Czy ja powinienem pani Basie, żeby nie powiedzieć, kiedy jest ewaluacja? Nie, ja proszę państwa... Pismo było... Pismo. Proszę państwa, przychodzi pismo ewaluacji. No to może Ala nie odpowie, bo... Ni żaden radny osób zarządu nie mówił, nie jak Ala powie, o co chodzi w tej ewaluacji. Co jest ewaluacją, to państwo wiedzą, to tak jest ocena, no jest, może... przedszkola, szkoły, jakby przedtem była to wizytacja, czyli po prostu jeden aspekt tej ewaluacji, jeden z wielu, to jest współpraca z jednostkami takimi jak na przykład dzielnice. Pani dyrektor każdej placówki zwraca się do dzielnicy i zaprasza na tą ewaluację. Przewodniczący wtedy typuje jakąś osobę, która z ramienia rady idzie na tę ewaluację.
zazwyczaj do tej pory było tak, że chodził ktoś z przewodniczącym lub ktoś z zarządu, zwykle to byłam ja. No i tak było też tym razem, przewodniczący napisał moją osobę na tej ewaluacji, a tą ewaluację poszła. To panie Jacku też nic nie przeszkadzało, bo to nie jest tak, że jeżeli pan się umówił z panią dyrektor, żeby tam był, to pan to mógł być, bo przecież to nie jest tak, że tam chodzą stowarzyszenia, szkoły były podstawowe, przedszkola, tak dalej. To nie jest tak, że to jest jakiś głos, bo my tam na niczym nie głosujemy, tylko mówimy o tym, jaka jest współpraca w naszym przypadku danej placówki z dzielnicą w naszym przypadku. Opowiadamy o tym, co jest. To dotyczy kilku lat, bo ewaluacja w tamtym przedszkolu była chyba 5, znaczy wtedy się nazywała ewaluacja, ale taki typ był parę lat temu, teraz jest wycinkowa ewaluacja w tym przedszkolu, dotycząca tylko chyba 3 czy 4 aspektów. Mówi pani o to, że ja nie byłem na tej ewaluacji, o to, że ja nie widziałem, kiedy jest tak. Dobrze, ja tu mogłam ci przekazać, ale to bardzo, bo byłam w stanie. Chodzi o tą informację, o to jak się ale też pan nie mówi, też nie mówię. Nie, nie mówiłam, nie było jeszcze. Ale proszę, i do co ma pan, żeby rozmawiał pan z panią Basią? O tym, że przepływ informacji w tej Radzie jest fatalny. Ale co, że pani Basia panu nie powiedziała, kiedy zawarła ewaluację? I do mnie ma pan to pretensje? Ważne, nie mam pretensji. No, widzę, że tutaj nikogo nie można obciążyć. Ale panie Jacku, nie komentuj, nie, no, sprawa konkretna. No. Za brak podjętych działań bądź błędy. Ale jakie brak podjętych działań? Zresztą panie przewodniczący, powiedział pan po prostu tak, nie zapomniałem, nie pomyślałem, tutaj zapomniał, a pan tak jakieś głupie tłumaczenie po prostu. Ja niczego nie zapomniałem. Wyznaczyliśmy, proszę pana, gdyby nie było, miała pani słuszne pretensje, gdyby się okazało, że przyszedł wniosek o ewaluację, a nikt nie został z rady delegowany, i członek zarządu, nikt nie był z rady, czy nie prezentował rady, tam gdzie powinien reprezentować. Reprezentowała radę przewodnicząca komisji, przewodnicząca, wiceprzewodnicząca rady, która zajmuje się edukacją i członkiem komisji edukacji. Ale jakby pan mówił, ja wszystko mam dziwne i nieuzasadnione pretensje. O wszystko. To już jest pańskie zdanie. No chyba tak. Jak słucham pana, to się przekonuję, że... Ale panie Jacku, to są wolne wnioski, nie, ale proszę państwa, jest... Jeszcze jeden. Rozmawiałem, proszę państwa, pamiętacie, chciałem zgłosić uwagę do przedszkola, żeby tam naprawić płytki na przedszkolu właśnie na Wielickiej. Dzień po sesji byłem na spotkaniu z panią dyrektorą i oglądałem te płytki. No, dziwię się, że tam komisja, która oglądała te płytki, pisała stan dobry. Bo jeżeli tam to jest, bo te płytki tak wyglądają... Też jak wina była na siebie. Czy ja teraz do pana tylko mówię? Powiedziawszy panu wszystkie, przepraszam. Płytki wokół piaskownicy, to są duże płytki, te 50 na 50 chyba one są, czy 30 na 30, nie wiem. Nie to są też duże. 50. Wystają tak, jedno na drugą wystają gdzieś więcej tak, kilka centymetrów i to jest kilka płytek. Jeżeli państwo uważacie, że to jest stan dobry, jak dzieci biegają wokół piaskownicy, no to ja naprawdę stan ale powiedzcie, bo pan prosił jedną bardzo ciekawą rzecz. Ale to jest pani mógł dojść. Nie chcę pan powiedzieć. Ale może poruszył sprawy. Jeżeli to są wolne wnioski, panie przewodniczący, komisji. To wolne idźmy. No ale ja panu chcę powiedzieć, bo mi to wypadnie. Tylko ta słowa. Panie Jacku, na ogół to jest tak, a na wielu komisjach byłem, że oprócz przedstawicieli dzielnicy są przedstawicieli z miasta i tego. I zawsze jest zapytanie pracowników miasta, pani dyrektor, na ogół są dyrektorki. Co pani zgłasza w pierwszej kolejności? Co jest tego? Nie powiem panu szczerze, jeżeli te płytki tak stały, to też zawdzięcza te płytki sobie pani dyrektor, że nie powiedziała, te płytki mi są potrzebne do sumienia. Ja tu wie pan, że ja nie przepadam za wszystkimi członkami zarządu, ale muszę obiektywnie do pewnych rzeczy powiedzieć. Niestety pani dyrektor sobie nie dopilnowała. Jestem najpierw uczciwy, no zawsze taka prawda. Nie ma żadnego pisma, to jest przykre, nie ma sygnału. To jest protokół, mogę powiedzieć, to nie jest pisane stan dobry przez świetnie. No, ale to jest pytanie. Panie Antoni, z całym szacunkiem nie się pani obrazi, ale jak miałbym iść w duchu pańskiego toku myślenia, to się mogę spytać tak, a gdzie pan był jako radny tamtego okręgu, jak to jest na pańskim obszarze, że teraz dopiero się pan dowiedział, że te płytki są takie, a nie wiedział pan o tym wcześniej, tylko musiał pan iść i to zobaczyć. Byłem poinformowany o komisji na przykład, która była w przedszkolu. Ale tam nie trzeba komisji w ogóle w przedszkolu, ale to jest
Proszę pana, ale, komisja wyznacza zespół sama z siebie. Panie przewodniczący, pan mówi, że pan ma na, w lecie na bagrach i pod przejściem podziemnym styk na każdym kroku i nikt nie wzywa. Ja też wszystkiego nie muszę wiedzieć. Nie, ale nie, ale nie mam o to pretensji, że nie wiem, nie? Pan Tadeusz. Ja mam dwie prośby. Wczoraj tego pisma pańcy przewóz, no jak się dało, żeby taka informacja, że jest potrzebna, powinna to pójść na komisję, żeby szło w miarę. Ja przekazałem, że na komisję. Tak, ja nie mam takiej informacji. Teraz jest to, jest to. Komisja wysłała, komisja wydziela na moment i wie pani załatwia. No okej, okay. No, myślę, że nie wiem, czy do pana Wolka doszło to moje pismo. Jeśli nie, no to powinno dojść, bo to jest tak, że ja zapisałem to, co pamiętałem, ale wiadomo, że pan jest ja zawodna i pan kolega może też skorygować. Ja bym prosił, żeby miał możliwość na siebie takie pismo przekazywać dalej, chyba jakaś informacja trzeba, bo przez tydzień, bo nawet nie wiedziałem, co coś dalej się z tym dzieje i... Opisane było, ale tak był bardzo zaangażowany, uznałem, będąc na komisji, bo ja tam byłem, dlatego że pan do końca nie wiem, czy pan będzie, czy też pan nie będzie. Ja przyszedłem i rzeczywiście odpowiedziałem z pełną świadomością, że pan chyba również, że oni dadzą nam tą notatkę. Bo tam była długa, taka bardzo kontrowersyjna dyskusja, a wie pan, sam pan pamięta dokładnie. Ale no, na najbliższej komisji praworządności mam nadzieję, że pan jest będzie... Dyskusja na temat szykany. To jest ważna rzecz, bo czy pytanie, czy będą szykane, tam jest przejście, tam... Tam myśmy cały czas stali, jeździli, patrzyliśmy, jak te samochody parkują na tym i tak dalej. Tylko ograniczenie tonażu tam... Myśmy tam prosili, nawet najlepsze to byłoby tam ograniczenie tego tonażu. Na tej lekcji to byłby święty sposób. Znaczy nie był tony i byłby święty, byłby się spokojny. No tak, my ustaliliśmy, że dzieci ma też zorganizować, jakie są możliwe rozwiązania, skonsultować to z NPK. Ja mówię, że to tylko w ten sposób tam można ograniczyć te skoki, bo tam pan Tadeusz mówi, że tam dojeżdżają samochody do budów, do tych bodów, które tam są i tak dalej. Ale to też... No, na komisji, panie Bogu. Na komisji, panie Bogu. Załatwiamy sprawę definitywnie. Takie mam drugą prośbę, przynajmniej częściowo to też chciałbym się domoszyć do prośby Jacka. W ciągu roku mi się wypowiem specjalnie, jeśli powiem, że w mojej desce pojawiły się może dwa pisma, może trzy. No to jest tak, że niektóre kadry się pojawiają, regularnie pisma. Skoro mamy taką, że jeżeli sprawa dotyczy, jest lokalna, trafia do odpowiedniej komisji i powinna trafiać do radnego, to ja bym prosił, żeby tego się tak trzymać. Bo takie sytuacje, jak według mnie, jak przytoczył Jacek, nie powinny się wydarzyć. I to nie chodzi o to, żeby szukać tej winy, ale żeby była jednak procedura i się trzymać, bo naprawdę... A która nie trafiła? Ale która nie trafiła? Bo pan no tutaj Jacek wymienił, a ty mi nie... A, pan Jacek, a u pana jaka nie trafiła? Mogę to znaleźć na tą sesję. No proszę. Nie pamiętam w tej chwili tego, ale spokojnie mogę znaleźć. Natomiast tutaj, jeśli mamy się do tego jeszcze tylko odnieść, to ja uważam, że nie było nic na przeszkodzie, że informacja o tym, że będzie ta ewaluacja trafiła do Jacka. Była pani wszystko w porządku, ale Jacek powinien dostać taką informację. Ja bym prosił to, żeby tego opinować, bo mówię, wystarczy popatrzeć do teczek niektórych radnych. Ja wiem, że w każdym okręgu są różne sprawy, są okręgi, w których się dzieje bardzo dużo, w których się dzieje mniej, ale to jest tak, że niektórzy radni mają regularnie coś w teczce, a niektórzy czekają parę miesięcy, żeby coś się pojawiło. Nie robimy coś takiego, że dana placówka jest wobec tego radnego i jakoś się tutaj odbieramy. To jest inaczej niż z drogami. Po prostu przedszkola, szkoły, gimnazja są jakby wszystkie, są ponad to, bo nie każdy w każdym okręgu ma szkołę. Liceum, zgodę się, co, ale natomiast... Proszę pana, przez przypadek, u pana w okręgu na ulicy Wiesińskiej jest szkoła, która obsługuje 3/4 płaszczowa. Jaki pan jako radny, który mieszka na ulicy Księdza Stożki, ma wpływ na to, czy jakie oddziaływanie, czy pana interesuje więcej niż mnie,
niż panią Bogusię, niż Jacka, niż, nie wiem, kogoś jeszcze, Stanisława, czy Jurka Łapczyńskiego, więcej niż pana Ulisa Wyszyńska, czy dotyczy? Ja powiedział, że najbardziej dotyczy Jurka, bo mieszka, ma okręg, który jest najbliżej, bo akurat przylega. A to jest u pana na końcu okręgu i dotyczy w ogóle spraw, które dotyczą 10 tysięcy populacji. Szkoły nie są przypisane do poszczególnych okręgów i omawiamy szkoły w sposób ogólny. To samo w przedszkolach, to samo jest domami kultury. Jakoś dojdziemy, to nie jest tak, że możemy sobie zawłaszczać rzeczy. To nie jest droga konkretna, chodnik, lampa. Tylko omawiamy to na komisjach, na poziomie zarządów, rady i komisji, a nie poszczególnych radnych. No to jest tak, dla mnie oczywista oczywistość. Jak też sprawy. Ale spółdzielnie, ale właścicielem. Ale właścicielem wynajmującym jest miasto. W związku z tym to miasto zarządza. Panie Radny, proszę. Przypominam się o lampie, która świeci. To dobrze, że świeci, tylko że nie świeci na drugie. Jest na ulicy Krasickiego taki cholerny dolek, tylko jak strzyga tu Boża muzyki, to nie mam siebie przewidzieć. A tutaj pani po raz kolejny padła na wysokości 14 obok mnie. Jest takie zagłębienie w asfalcie, które już było kiedyś tam zalewane, znowu się. Więc jest gdzieś z tyłu, no to wystarczy starsza osoba, żeby to wezwała. No jest. Ale to jest kwestia lampy czy kwestia dziury? Lampa jest przy... Świeci w okna, a dziura wypadła. A dziura jest na... To proszę zgłosić, będziemy do Zikitu dzwonić. Pan Andrzej chyba już jest na wolnym. Jak wróci, bo to jest to powiem. Ale robione są remonty, proszę Państwa. Pana Adam. Ja mam jeden temat, proszę przyjście na skrzyżowaniu ulicy na zjeździe, a Tomek na ulicy na zjeździe ulicy Limanowskiego. Brak sygnalizacji dźwiękowej jest, to jest oświadczenie, które są bardzo krótkie i przekonałem się, jak miałem kulę przez ten tydzień, nie zdążyłem tylko przejść jedną część pasu, to znaczy do wysepki. A drugiego niestety nie. Nawet to starsze osoby nie mają szans na jednym świetle zielonym przejść tego odcinka drogi, tych dwóch pasów. No, czy czterech, ale dwóch odcinków po prostu jest. Nie. I druga sprawa to jest przejazd do rowerzystów tam. No, wiadomo, że rowerzysta, gdzie nie ma znaku przejazd dla rowerzystów wydzielonej odpowiedniej drogi, nie powinien przejeżdżać. No, tam niestety, ale rowerzyści taranują przechodniów i przynajmniej trzeba by podjąć na tej jakiś sposób. Nie wiem, jakie są szanse, żeby tam wreszcie miasto zainstalowało sygnalizację dźwiękową dla osób, które nie widzą. Ale który to jest? To jest na przejściu na skrzyżowaniu Cyrkowska i Marowskiego. No. To jest tak neuralgiczne miejsce, gdzie jest parę przystanki z kierunku Orku. Proszę Państwa, to jest o bardzo dużym nasileniu ruchu. Nie, czy Państwo pamiętacie, rok temu mieliśmy tą akcję, wszystkie sygnalizacje robiliśmy i wymienialiśmy, szukaliśmy do centrum podgórze, proszę Państwa, pytaliśmy. Po poszczególnych potem wyśmiał mnie tutaj pan Brona odnośnie tej sygnalizacji, bo nie pamiętałem, bo wydawało mi się, że jest pod Broną, nie ma dźwiękowej, to potem tutaj okazało się chyba, że była, że wtedy była wyłączona, a tam była ta dźwiękowa, natomiast możliwe, że jest cukra. Nie, po prostu jej nie ma, a ludzie to tak mówię, sprawa tych krótkich świateł. No, po prostu... Nie tak, że ale się zgłoś, ja proszę to napisać na piśmie, żeby to nie ma sprawy. Ale tak, jak komisja prawa, że rok temu sygnalizowałem, to nie się zgadza na Komisji Bezpieczeństwa i Wody, to protokołowa. Ale proszę Państwa, myśmy, ja zapraszam na spotkanie z Kitem i na rozmowę z Kitem. Ja to już dawno sygnalizowałem. Wszyscy się zgodzili z tym, że... Dziękuję, że mam.
powiem szczerze tak. Mam tu pismo w teczce. Pewnie będzie więcej, bo po prostu piszę i proszę o interwencję. Po wczorajszym zarządzie też ustawiłem procedurę, jak mam pisać pisma, które nie wychodzą, nie wychodziły. Więc teraz jakby pewne zaległości zostaną przeze mnie uzupełnione. Dlatego muszę powiedzieć tak, no utożsamiam się, że jestem radny w danym okręgu, a wszystkim jestem radnym dzielnicy. Czyli nie skupiam się tak naprawdę, panie Tadeuszu, tylko i wyłącznie na tym, co widzę na końcu swojego nosa. I parę pism, które dzisiaj pójdą, będą dotyczyły nie tylko mojego okręgu, bo jedno pismo na przykład będzie dotyczyło okręgu pana Nowaka, którego dzisiaj tu akurat nie ma. Jedną sprawę z nim słownie załatwiłem, bo wiem, że interweniował w sprawie dzikich wysypisk śmieci przy zebranych dzwonach, gdzie okazuje, że dużo dzwonów zostało zabranych z dzielnicy, ale ludzie się przyzwyczaili do wyrzucania śmieci i wyrzucają śmieci i po prostu to, co się dzieje na przykład na ulicy Rybity przy barakach, to tam już jest, myślę, że wyrzucony kontener. To samo mamy na Myśliwskiej, nawet naprzeciwko szkoły przy działkach. Mamy podobną sytuację. Na Paciocie jest to. Więc mówię, jest takich miejsc jest kilka. Natomiast wcześniej zgłoszę u niego w okręgu na przykład sprawy parkujących samochodów na Sielencach przy giełdzie samochodowej i na chodnikach w niedzielę w czasie giełdy samochodowej. Nowa inwestycja, tym dwa lata oddana. Wszyscy nagminnie parkują na terenach zielonych. Jeżeli chodzi o gdzieś tam wychodzenia i tego, myślę, że tutaj chyba wszyscy dostali tą informację, bo ja tą informację dostałem i na maila, i dostałem tą informację SMS-em od pani Basi w kwestii uczestnictwa spotkania w DPS-ach na ulicy Łanowej. I muszę powiedzieć, byłem pod ogromnym wrażeniem, myślę, że pan przewodniczący, który też akurat był ze mną, jak ci ludzie, ja byłem zdziwiony, że oni tak naprawdę czekają na to, że przyjdzie ktoś z radą. I myślę, że pan przewodniczący również jeszcze przekaże słowa, które zostały tam skierowane do niego z prośbą do Rady Dzielnicy o uczestnictwo komisji. Tego typu spotkania, i oni tam czekają. Myślę, że panie Tadeuszu, jest możliwość wychodzenia i korzystania z wyjść i nawet chodzenia do szkoły. I chyba co, ja staram się w miarę możliwości korzystać i nie jest to robione bardzo często przez radę, że dostaję zaproszenia na początek roku szkolnego, na koniec roku i nie tylko ze szkoły, na Myśliwskiej, Goszczyńskiego czy Liceum Czwórki, z różnych instytucji. A jaki jest tego powód? Nie wiem, no to się tak się zdarza. Inna sprawa, że nie. Ale ja nie jestem przewodniczącym Jacek już od 4 lat. Ale ja nie jestem przewodniczącym już od 4 lat. Ale panie Tadeuszu, naprawdę gwarantuję panu, że można. Gwarantuję panu, że można. Tak jak wspomniałem, będę składał pisma, przygotuję pisma. Pani Basiu, bo chciałbym, żeby pani też wiedziała. Pani Basiu. Ponieważ wczoraj poinstruowano mnie, że pisma, które mam pisać w drodze w formie elektronicznej, łącznie z propozycje pism, włącznie z treścią propozycji pisma, będę to składał zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej, będę te pisma pisał. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie, ale ponieważ to też nie dotyczy mojego okręgu, dotyczy okręgu pani Eli Jutkowskiej, ale nie ma pani Marzeny Smender w tej chwili. Więc panie przewodniczący, ja to pytanie zadam, jak przyjdzie pani Marzena Smender, bo jest nieodzownym elementem odpowiedzi na moje pytanie. Dziękuję bardzo. Ja mam taką nietypową sprawę, to znaczy w oparciu o to, co ustaliliśmy, że sklepy wielokogabarytowe będą nieczynne. Ja mam, no nieważne, w każdym razie ja mam taką sprawę, ponieważ ja reprezentuję służbę zdrowia, więc ja bardzo proszę, żebyście państwo też swoich bliskich poinformowali, że wigilia to nie jest na przepisywanie recept, czy na przychodzenie do lekarza po to, żeby sobie po prostu zrobić przejściówkę, tylko po to, że jeżeli ktoś nagle potrzebuje pomocy, to on wtedy przychodzi, bo ci lekarze są też do godziny 16. I tak się pracuje w służbie zdrowia też.
I to nie jest prawda, że tylko ktoś tam idzie po chleb, czy po kawę o godzinie 12 czy 13 w Wigilię, ale do lekarza po receptę też ktoś tak przychodzi, nie myśląc o zabezpieczeniu się wcześniej. Po leki, które bierze przez 10, 15, 20 lat. Także nie tylko takie, nie tylko takie, ja myślę, żebyście Państwo przekazali to swoim bliższym, dalszym, znajomym, rodzinie, że służba zdrowia też chce iść na Wigilię. O! Podejrzewam kandydat Pani. Pan Borek. Pan Janusz. Pan Krzysiu. Pan Jan. Jeśli Pani będzie Ja jeszcze z Pani chciałam, bo myślę, że Pani Ela miała coś powiedzieć, tylko sobie zapomniała, bo Pan, który będzie robił kapliczki, ten mówił, prosił ludzi, zwłaszcza z Obrzeży. To już pozwolę, że powiem. No, z Obrzeży będziemy robić taki książeczkę o kapliczkach. Będzie kapliczka tu w centrum, burza są tu jakby znane, ale dużo jest fajnych kapliczek, takich rzeczy, których się nie wie, że po prostu może się skontaktować najlepiej przez Elę z nimi, żeby te kapliczki z przewozu, również z Płaszowa, znalazły się również oprócz tych, które są w centrum. Jeżeli znalazłeś jakąś historię tych kapliczek, przekazów, czy na stare zdjęcia, to też bym prosiła. To też by w zadaniach priorytetowych na przyszły rok wnioskowali, tak jak trzeba do i kapliczki z wielkim trudem zdobyłem informację o zamiast stać tutaj pan Marzeny, to jeszcze umknęła mi ta sprawa. A właściwie była niesprawa. Ja już prosiłem, nie wiem czy zarząd wystąpił z tym pismem do Zgiru o spotkanie w celu ewentualnie omówienia kwestii problemów, które wynikają z inwestycji, które są u nas w tej chwili realizowane. Tu wtedy mówiliśmy, zresztą uchwała pisaliśmy o przebudowie ulicy Wadowickiej w ramach tych inwestycji, które tam będą, z tego co wiemy, z obwieszczeń, które idą, wiemy, że to jest planowana tam budowa pawilonu wielkopowierzchniowego. Mamy cały czas rozbudowywaną inwestycję w okolicy ulicy Wałowy, Kiełkowskiego, Powstańców Wielkopolskich. Żebyśmy po prostu mogli się spotkać z Kidem w sprawie tych inwestycji. A dwa, no my dostajemy do zaopiniowania, tak jak dzisiaj na przykład opiniowaliśmy przebudowę tych schodów na Wapiennej, tych schodów na Bulwarach i Szalej, no bo to są inwestycje, za którymi stoimy. Ale jest dużo inwestycji, które dzieją się na naszym terenie, gdzie są przygotowywane projekty, one wiszą na stronie internetowej z GIT-u. Natomiast my oficjalnie nie jesteśmy stroną opiniowani. Jest w tej chwili wisi projekt przebudowy ulicy Bielickiej, którą pewnie Pan Jacek zna i pewnie wie, jeżeli chodzi o budowę budynku naprzeciwko kabla. Przy ulicy Służyckiego Chrystobłotny Wasilewka mamy budowę trzech stacji benzynowych z wjazdami, z przebudową ulicy Wrobela na odcinku Siliwiaka, gdzie jest procedowany projekt i cały czas było też mowa, że się nie da tam poszerzyć jezdni, a to się okazuje, że przy inwestycji da się poszerzyć do trzech pasów. Cały czas była mowa, że nowe inwestycje nie ma możliwości włączenia się, że nieprawda. Okazuje się, że jest budowany wjazd na stację benzynową Nową Armię przy Lidlu, stację benzynową przy ulicy Rybitwy, przez ciepłociąg, przy Zasłużyckiego następny wjazd i jest tych inwestycji informujących i ci. No więc dlatego uważam, że powinniśmy się spotkać z Gidem, jeżeli chodzi o te tematy, to jest pytanie rozmawialiśmy. Przepraszam, no ja nie wiem z kim, no piszemy pismo do dyrektora i prosimy, bo proszę Państwa, my tu się rozbijamy o drobiazgi. Sami na przykład wnioskowaliśmy o budowę, że w ramach inwestycji tych bloków przy Bagrowej, co inwestor powinien zrobić? No inwestor ma narzucone przez ZIKIT widocznie jakieś warunki. Tam mamy plan. Ten projekt przebudowy i zarówno
to jest duża przebudowa, bo wchodzi ulica Barowa, ulica Mierzei Wiślanej, Pułkownika Dąbka, w tym zakresie. I Kozia już. Kozia akurat nie. Plus, no Kozia nie, bo nawet nie cała Barowa wchodzi w zakres, nie? Plus kawałek ścieżki pieszo-rowerowej, ale tylko i wyłącznie na początkowym fragmencie. No myślę, że... A poza tym mówię, no tak samo przy Powstańcu Wielkopolskim, przy Klimackiego. Powstaje ten budynek o rangę office i też będzie budowana droga od ulicy, połączenia ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Kiełkowskiego. My tego też nie wiemy nawet, jak to będzie wyglądało, jak to ma funkcjonować. Dziś, to co już parę razy tu zostało powiedziane, no jest fatalnie. Także prosiłbym o jakieś podjęcie działań, nie wiem, czy rozmowa z panem dyrektorem Marcinko, czy ewentualnie rozmowa z odpowiednim wiceprezydentem, bo proszę państwa, my za chwileczkę, po jutrzejszej uchwale Rady Miasta, jeszcze dwa tygodnie, czyli do końca tego roku, praktycznie większość naszej dzielnicy będzie pokryta planem. Zostanie wyrywkowo chyba tylko obszar przy ulicy Goszczyńskiego, pas przy ulicy pomiędzy Myśliwską Bugaj, no i kwestia obszaru Rydlówka, tamten rejon Wadowickiej, jakby w dół, nie będzie pokryty planem. Pozostało będzie pokryte planem, więc my de facto, wiedza nasza będzie tylko na tym się opierała, że będziemy dostawali, będziemy zarządzani pismami z Wydziału Ochrony Środowiska i decyzjami, w których tak na dobrą sprawę, to ja już powiem szczerze, jak widzę 22 budynki, to już nie wiem po raz, który widzę decyzję w tej sprawie, czy obwieszczenie o to, żeby to obwieścić. Ale jest, a jest to, proszę państwa, naprawdę... I chyba na teraz to wieszamy. Jest to jedna z większych inwestycji, która będzie na terenie naszej dzielnicy, i ona nie obejmuje jeszcze całej działki, bo ja rozumiem, że chyba muszą być te warunki do 4 hektarów i się okazało, że nie muszą robić warunków oddziaływania na środowisko, bo stwierdzono, że nie będzie oddziaływania na warunki środowiskowe. No więc jeżeli 22 budynki nie oddziałują na środowisko, no to ja już nie wiem, co oddziałuje. Maszt na Probera też nie oddziałuje. No to ja powiem szczerze, nie wiem, co oddziałuje. Stale będzie poszła. Ja mam takie pytanie, bo tutaj pani Maszyna, o ile pamiętam i myślę, że chyba się nic nie zmieniło, jest prezesem obiektu działkowy. Chciałem zapytać, jakie prace zostały zlecone przez ogródki działkowe przy ulicy Portowej w pasie pomiędzy ogrodzeniem a ulicą Portową? Czy państwo zlecaliście jakieś prace? Wymiana ogrodzenia i uprzątnięcie terenu pomiędzy. Po wymianie ogrodzenia, czyli w dalszym zakresie działki, która jest, rozumiem, że ona nie jest państwa własnością. Ta działka między ogrodzeniem a ulicą Portową, gdzie był stary nasyp, gdzie były dwoje kolejne. Nie jest naszą użytkowaniem. Dziękuję. Ale ja bym w tej chwili mam wielki kłopot, jeżeli ktoś z państwa mówi w jakiś sposób zeprzeć. Chodzi o teren pomiędzy ulicą Koszykarską a nami. To jest staw, który się kończy dużą skarbą. Proszę państwa, mieszkańcy tych domów rzucają tony śmieci na dół. Ja mam przeciętnie 7-8 telefonów ze Straży Miejskiej. W sumie myśmy nie wyniowali, bo zauważono, że po tej skarbie schodzą ludzie, niosą wyjaderka, śmieci wrzucają do stawu. Myśmy ten staw kilka lat temu wysprzątali, naprawdę, wywożąc 11 kontenerów śmieci. No ale tamta strona jest nieogrodzona z uwagi na jedną panią. Myśmy zgłosili do straży, róbcie to, ale ci wiecie, co się stało? Dostaliśmy na nas wysprzątania. Bo jest wasz ten. Więc ja nie mam po prostu... Ludzie stamtąd rzucają się, że to jest ich teren. Straż Miejska według map granic mówi, że masz. No więc jedyne, co się mogli zrobić, to jest składem ludzi. W tej chwili wzięliśmy geodetę i 5 działek odgradzamy od siebie. Prawdopodobnie sprawa się skończy w sądzie, bo się do niej podoba, nie będą mieć dostępu do stawu. To jest piękne, tam były żółwie, tam były węże. Piękny kawałek przyrody.
Działkowcy nie przechodzą, jest siatka zrobiona, tutaj gdzie się nawet znalazł człowiek, który czyści to dwa, gdzie nóż kieszeni otwiera, jak właściciele domu tam wynoszą puszki po farbach, bo tam są jakieś warsztaty samochodowe, co mogą wyjść. Nie tylko. Dobrze. Naprawdę, my teraz będziemy z pieniędzy działkowców robić tam ogrodzenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypominam, następna sesja 19 grudnia.